Brak kultury 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 kultury. podcast Rap Matters Portal brakkultury.pl odpowiadając na wasze prośby dziś recenzja Białego szaleństwa czyli Style'u. Nie planowałem tego odcinka, ale tych komentarzy tu i ówdzie trochę było, więc zmierzę się z tym albumem. Nie jest to dla mnie łatwe, bo jak wiecie, jestem fanboyem grupy na kanale znajdziecie filmy, w których zachwycam się latem w getcie czy złotym strzałem. A tutaj, no ale dobra, może, może po kolei. Już od początku było widać, że to będzie inny album. Single delikatnie mówiąc nie zachwycały. Ten track z Kukonem był zwyczajnie słaby. Bite straciły na świeżości. Kulpi, rapersko i tekstowo w singlach nie przekonywał. Ale też na przykład na goścince Krankola wypadł blado. Rozumiem zwrot w tę mainstreamową stronę, choćby pod kątem gości, bo dobrze byłoby w końcu zarobić więcej. Tym bardziej, że chłopakom się należało, jak, jak nikomu innemu. Ale w singlach brakowało mi. Pazura, linijek jakiegoś wiecie, elementu zaskoczenia. Brakowało mi też przede wszystkim Konego, którego właśnie w singlach nie było, i mówiło się go, że w ogóle być może go nie będzie. I to jest bardzo ważna kwestia szeroko poruszana w komentarzach, więc załatwuj, załatwmy ją od razu. Kony jest moim zdaniem nieodłączną częścią tego zespołu. E, to nie jest tak, że rapersko czy tekstowo deklasował Alika i w ogóle najlepiej to by było tak, żeby tylko on tam rapował. Nie, to, to nie jest ten ten case zupełnie. Oni się świetnie uzupełniają, przełamują. Kony jest tym bardziej emocjonalnym, bardziej bezpośrednim raperem, ładnie potrafi ujmować niektóre myśli i przy nim też Kulpi daje swoje najlepsze zwrotki. E, no, rozumiem, czemu go nie ma w większej liczbie kawałków, bo finalnie Tą jedną w chrześcijańskim trapie, w której wyjaśnia swoją nieobecność. No, ale też nie uważam, że ten album, przez to, że kony jest tylko w jednym kawałku, powinien się nazywać np. Na Kulpi plus goście. No bo takie głosy się pojawiały, więc nie. co, co to to nie. No to Kulpi jest tym mastermindem stojącym z, z zawsze za, za tym składem. Zresztą też nie wiem, pierwszy czy ale miał mnóstwo gości w niektórych kawałkach. Nie było Konego, więc no, przesada, nie? Tym bardziej, tym bardziej, że Czpa jest, rozumiem, nie tylko jako te konkretne dwie osoby, tak, czy nawet więcej, bo przecież niektóre osoby były na wielu projektach, czy nawet na wszystkich projektach. Ale wiecie, to jest też cała idea, cały format, cały klimat. No jak słuchacie, to, to wiecie o co chodzi. Natomiast uważam, że o wiele lepiej byłoby zakomunikować wcześniej, e, że, że będzie ta, ta zmiana. E, dwa, że dostaliśmy trochę słabe zamienniki, e, słabszych gości, no i sporo z tego klimatu trzpylistajlowego zostało utracone. E, tak kończąc wątek, generalnie to jak Wam brak Konego, to w tym roku został wydany jego album nagrany wspólnie z trollem, który się nazywa Control e, the, the Dark Side of the Hood. To są stare rzeczy, bo sprzed, bo sprzed pięciu lat wyszło dopiero teraz, pisałem o tym na, na braku kultury, więc jak wam umknęło, to polecam sprawdzić. Co do gości, co do tych zamienników konego, powiedzmy, na, na nowym spajstali, chociaż też nie jest powiedziane, że gdyby kony tam były, to tych gości by nie było, prawda? Bo to też, no, no, no nie jest równoznaczne. Są tu ko kooperacje spodziewane, albo naturalne, bo jest na przykład gadający winni, szkolarz w ogóle nie ma, nie ma zwrotki, bo by się nadał, jest krankol, w ogóle idealnie pasuje do, do tej ekipy. Jest trochę pograny na podbicie wyświetleń, nie? bo chyba tak trzeba rozumieć e, występy Kukona, czy bałagane, czy hałastry. E, są też stare dobre ziomki, czyli Abram Montana, szkoda, że go jest tak mało. W sumie to czekam na, na album, może nad tym pracuje i dlatego go jest tak mało. Jest Załas, co, co też cieszy, bo dał fajne rzeczy. Jest Kobik, jest Osa, no, ludzie, których tam już, y, którzy tam byli, tak. No, poza tym jest trochę mniej spodziewany gości takich jak Pickers, jak Zgret, jak Koneser, jak DMG96, jak Ziomcy, czy, czy wielu, wielu innych, bo tych gości już tutaj naprawdę sporo, także dość szeroko. tego sinki poszły, czy to dobrze, czy źle, to zaraz sobie o tym powiemy. Brakuje mi z kolei też Pimpa LD, czyli Las Densa. Szkoda, bo on zawsze na stylu dawał no, wybitne zwrotki. Uff, i dużo. Dużo, dużo dookoła, ale wydaje mi się, że te wszystkie konteksty są istotne, i, i szczególnie w odbiorze tej, tej płyty, bo inaczej podejdzie do Białego Szaleństwa osoba, która jest dobrze obeznana z grupą, która ma, nie wiem, miliony odtworzeń za sobą trzech poprzednich materiałów, a inaczej nowy słuchacz. A wydaje mi się, że właśnie w tego drugiego było to Białe Szaleństwo skierowane. I to nie jest zarzut, to nie jest wada, a raczej coś, z czym. Starzy fani e, muszą się zetknąć, ale już może przejdźmy do muzyki, dobra? E, dobrych momentów na tej płycie jest mnóstwo. Zaczynając chociażby od otwierającego płytę Tolkiena, który no, jest świetnym trackiem, tak? Świetnie się rozwija, w, fajnie się wchodzi w ten klimat. Krankol tam pasuje, tak jak mówiłem, ten wers, że nie wiem, Polska Południowa, ale nawet od nas spiedala kompas, od razu wrzuca w ten krakowski vibe, a to porównanie, że same chlor jak sł słowo Mürpeszko wrzuca nas, nas też w ten świat spajsailowy. Świetni są chuligani, Kulpi daje tam świetny refren, gdzie te wewnętrzne rymy nadają dużo melodyjności, to zostaje w głowie. No i też wjeżdża bardzo kon konkretnie z wersami, że trochę się martwię, że pe pewnego dnia będzie miał córkie, córkę i Trafi na kogoś takiego jak ja. Pickers też dał go do doskonałą gościnkę, bo raz, że przyłamuje kulpi, potem też zmienia flow, co co bardzo pasuje i chemia między nimi się zgadza. Końcówka bitu też w tym kawałku to jest taki wybik vibe, z tego e, saksofonu, podaję, że jest świetne. fajnie się to tak usuwa w cień, też ta e, gadka laski pasuje, że no, rapezie, mam crash na jednego. No to jest naprawdę dowiezione w stylu i tak powinno być. Innym kawałkiem z gościem, który jest świetny, to jest e, Muszę się wysumieć tutaj też. Ten refren jest to powtarzalny fragment, to jest bardzo stylowy moment. E, niby w kółko to samo, ale, ale siedzi po prostu. Spoko jeszcze, z, jest też zwrotka bałagane, który dobrze się wpasował. E, jak mówimy o dobrych gościnkach, to właśnie Abram Montana e, w czasie na bombik wy, wypadł lepiej niż gospodarz. Kobik jest solidny, chociaż akurat numer z nim nie jest jakiś taki wybitny. E, przełom z e, Archim Szajką i z Brzezinkiem, to też jest warty e, wyróżnienia numer. Trochę w klimacie lata w getcie, bo nawijają bardzo surowo, ale też to bardzo dobrze działa. Bardzo też przełamuje tych innych, e, takich bardziej nijakich gości. Powiedzmy o tym też za momencik, ale e, no, to taki cichy bohater, ten, ten kawałek. E, za świetne połączenie i wymiany między zwrotkami trzeba też wyróżnić. Ściek, gdzie jest krankol i zdechły osa. Też taki niepozorny track, ale no, na, naprawdę mocny. No i tak samo Alkaloid, bo w ogóle sam fakt, że Kulpi wpadł na ten pomysł, żeby na wspólny track zaprosić Zgreda i Konesera, którzy są bardzo charakterystycznymi raperami i dokoptować do, do tego jeszcze DMG-96, który ma taki refren wprowadzający w trans, no to jest bardzo fajna, fajnie wymyślona rzecz. Eee, no i wyszło idealnie, bo to jest w ogóle jeden z najlepszych numerów na płycie. Eee, ale nie najlepszy, no bo najlepszy jest już wspomniany chrześcijański trap, czyli ostatni trak na, na płycie. Kony i Kulpi rozdzierają tutaj przed nami serca. kony jest bardzo szczery, bardzo otwarty, bezpośredni, ale i tak samo, no i w ogóle słychać jakimi oni wyboistymi drogami wędrują i że to co zostawiali na płytach, to był real talk. No, Kony jest na odwyku, tak? I wyrwał się ze środowiska, chce ogarnąć życie. Oby mu się to udało. Alik z kolei mówi o tym, że był długo czysty, ale finalnie poszedł w, w melange. No i obie te perspektywy dwóch tych gości, obie te zwrotki są, są przemocne. Właśnie to jest ten fajny element, jak oni we dwóch się uzupełniają, przecinają, jak są. No inni jednak, oczywiście, bo są innymi ludźmi, ale jak też tutaj pasują do siebie. Życzę im jak, jak najlepiej, e, oczywiście, i, i żeby wrócili w formie i przede wszystkim, żeby życie ogarnęli, tak? Bo już muzyczka to już tam jest jednak e, inna sprawa. W kolei Problemem e, białego szale szaleństwa jest niestety to, że tu są e, kawałki, które charakteryzuje jedynie to, że one są, nie? Albo po prostu są przeciętne, niewybijające się. No chciałbym powiedzieć, że to są skipy, ale, e, ale nie, one po prostu nużą szczególnie na dłuższą metę. Mam problem na przykład już z pigwą, która jest na, na, na początku płyty, gdzie Alik po prostu odhacza swoją obecność. Te wersy e, nie wiem, po co żyje, nauk mnie połknął, te, te teraz przeżuje i wypluje. To trochę brzmi jak taki generator Spile Stylu i odhaczenie tego, tego bingo. Ja wiem, że to jest tylko rich kurde, ale no tam nie ma mięcha, jest tylko powtarzanie w kółko te, tego samego. To też słychać w innych kawałkach, że Kulpi ciągle się obraca w tym klimacie nałogów, prostytutek, tego, że nie ma po co żyć, że ma depresję. E, I to na dłuższą metę jednak męczy, jeżeli nie jest poparte konkret, konkretami, bo te, te w niektórych kawałkach się znajdują, w innych nie. E, dobrze, że w tej pigwie załaz dokłada trochę. E, Konkretów, no bo kulpi, mimo że jest ekspresywne generalnie w nawice, to taki dość okrągły i, i, i bez puent. No i słuchajcie, tam jest w ogóle wers o, o świergocie szczygła, a, a samplowana jest jakaś kawka. W ogóle dramat pod tym względem. Podobny problem, co, co pigwa jest też z... Tyle mam, czyli z tym singlowym kawałkiem, no nie ma tu takich szczególnych treści, taki znowu generator track, raczej nie banger też, a takim chyba miał być. Kawałek z Kukonem to już też w ogóle instant skip. Kukon w tym roku jest najgorszym raperem udzielającym gościnnych zwrotek, jest na każdej płycie w zasadzie i nie przekonuje nigdzie. Tutaj też ani nie dojeżdża flow, gdzieś totalnie się gubi. Tekst tak samo, no niczym ten numer nie, nie przekonuje. E, numer z ziomcami i z cichoniem też ratuje raczej tylko bit. Numer z hałastrą jest raczej średniawy e, Nie chcę więcej miłości freestyle. Tutaj też wydaje mi się, że bit jest lepszy od, od nawiki. Ogólnie. Końcówka tego albumu, dość długiego swoją drogą, zawierającego dużo traków, ma momenty raczej średnie niż, niż dobre, tam z jakimiś wyjątkami, oczywiście. No i w ogóle, chyba produkcja też raczej na tej płycie nie zaskakuje. Tak swoją drogą, to nie tylko Kulpi tutaj jest tylko Adelbert. Jest to szaleństwo, space owszem, ale wydaje mi się, że ono nie jest aż tak szalone, jak, jak bywało. Jest raczej takie okie uznane. Są kawałki, w których dzieje się fajnie z aranżacjami, ale całościowo jest po prostu dobrze. A mogłoby być przecież bardzo dobrze, prawda? Albo, albo świetnie. E, I tego elementu zaskoczenia trochę mi tutaj brakuje. Być może też przez to, że jestem bardzo usłuchany z ich twórczością wcześniejszą, może tak być, nie? Ale te skipy, te słabsze, czy nie wiem, średnie kawałki, już zwał za auto, nie dochodzi. To jest wielka różnica w kontekście poprzednich płyt. Bo z tamtych ciężko było wybrać najlepszy numer, bo prawie każdy czymś przykuwał i tam z każdym odsłuchem dało się znaleźć jakieś takie momenty, które nas bardziej e, chwytały. A tutaj z tych kawałków anonimowych jednak troszkę jest. Nie to, że słabych, nie? Ale sobie lecą i są do zapomnienia i do wycięcia de facto. Bo 20 numerów to kurczę jednak przesada. Gdyby ich było 12, to wydaje mi się, że moglibyśmy mieć kolejnego klasyka. A tak mamy tylko solidną płytę to też nie jest jakimś krzywdzącym stwierdzeniem, mam ten zieję, e, bo gdy z płyty na płytę podnosi się poprzeczkę, po to w końcu musi być ten moment, e, gdzie się jej nie udaje przeskoczyć, to jest normalne, nie? ale osobiście tak czy inaczej czuję niedosyt, no, natomiast też daleko mi do mówienia, że wiecie, czy coś się skończył, czy do jechania z tą płytą, bo trochę takich komentarzy jest, a, a to jest jednak a, oczywista przesada, także ode mnie takie mocne 6 na 10, czyli pozytywnie ale tak czy inaczej, to jest najsłabszy album w dyskografii zespołu. Dajcie znać oczywiście, co wymyślicie o tej płycie, bo w ankiecie na, na Stories były głosy, że to jest jedna z najlepszych płyt, chociaż tam zdecydowanie wygrało lato w getcie. U mnie na drugim miejscu był jednak złoty strzał, ale oczywiście wiecie każdemu się może podobać co innego. Dzięki w każdym razie, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Przypominam, że podcast Rap Matters jest darmowy, możecie go słuchać na YouTubie oraz na platformach podcastowych. Możecie też postawić mi kawę w serwisie Z Zachęcam i dziękuję wszystkim, którzy dokładają cegiełkę do tego podcastu. Zapraszam też do subskrypcji kanału, do zostawienia po sobie śladów w postaci łapki w góry czy komentarza, no to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Zapraszam na swojego Instagrama, Twittera, Facebooka oraz na Discorda Brak Kultury. Na razie.